Rafał Prawucki, Cyfrowa Ekonomia. Dzisiaj jest z nami kto? Czy mógłbyś się przedstawić? Cześć, witam. Szczepan Bentyn, jeden z pierwszych redaktorów na Cyfrowej Ekonomii, jak jeszcze pamiętam. Tak, tak jeszcze się nazywała wcześniej... Bitcoinet. Bitcoinet, tak. Tak było. I Szczepanie, może w takim razie zacznijmy od pytania dotyczącego, co było, a co będzie. Co się dzieje z branżą krypto? Oj, oj, oj. Teraz aktualnie, no poza tym, że przeżyliśmy... udało się nam ustanowić nowy rekord, czyli największy bank run w historii w postaci właśnie Luny i odpegowania się stablecoina UST algorytmicznego. No i aktualnie branża, chyba największy dylemat branży albo dyskurs, który się dzieje, to czy algorytmiczne stablecoiny mają sens, czy to podejście ma sens, inne podejście, więc cały czas eksperymentowanie w zakresie stablecoinów. Co jest bardzo ciekawe, bo no to jednak ma znaczenie geopolityczne, prawda, że dolar jednak jest tym stablecoinem i chcemy mieć dolara na krypto, USDT czy USDC, które skupuje obligacje rządowe amerykańskie, które staje się jednym z potencjalnych dobrych kupców tych obligacji, bo brakuje powoli kupców przecież w Ameryce. No więc to wszystko w tym tyglu się gotuje. No a stoimy tak naprawdę cały czas, od kilku tygodni, trzeci miesiąc w rozkroku trochę, nie? Bo mamy wojnę, która się rozpoczęła i nie wiemy, czy ta wojna będzie eskalować, nie będzie eskalować. No i co by nie było, krypto nie działa w jakimś oddzieleniu, chociaż byśmy chcieli, żeby działało właśnie w oddzieleniu od świata rzeczywistego, ale... Krypto też chce wiedzieć, jak się skończy ta wojna, nie? Czy Rosja wygra, czy przegra, czy dołączą nowe kraje do tej wojny. No więc trudny czas na pewno. I czy na ten trudny czas kryptowaluty są spokojną przystanią? Bo niektórzy patrzą teraz na wykresy i są przerażeni. Ach, więc, jeżeli pytasz mnie o zdanie, to 30 tysięcy dolarów za bitcoina to jest całkiem rozsądna cena, co by nie było. Dla takich hodlerów dłuższych, że tak powiem. To raz. Dwa. W mojej ocenie Bitcoin, on się cały czas umacnia. On tak trochę udeptuje i ubija ten grunt, na którym się rozwija, na którym buduje. I ta wojna jest kolejnym testem dla niego. Testem adopcji. Znamy ukraińskich obywateli, którzy dzięki Bitcoinowi mogli łatwiej funkcjonować, w ogóle mogli przeżyć, mogli kupić jedzenie i tak dalej. Także Bitcoin się sprawdził też na polu bitwy wprost. I więc patrząc z punktu widzenia adopcji czy takiego sensu ekonomicznego, to wojna jest dla Bitcoina kolejnym dowodem na to, że on się sprawdzi jako waluta. Co nie zmienia faktu, że pod względem spekulacyjnym niekoniecznie jest tą wolną przystanią. Chociaż gdybym miał wybierać, to wolę mieć bitcoiny niż akcje Netflixa na przykład, prawda, czy Ubera, czy nawet jakiekolwiek akcje z WIGU 20. A czy uważasz, że aktualna sytuacja spowoduje, że kurs Ethereum bardziej się usamodzielni, bardziej nas zaskoczy, będzie inny niż Bitcoina, dużo bardziej inny? Jakoś mam takie wrażenie, że chyba bardziej w kierunku dolnym jednak będzie inny niż Bitcoin, czyli takie mam odczucie osobiście na ten moment, tak, żeby nie było, że Ethereum czekają jeszcze spore spadki, bo Ethereum zawodzi po raz kolejny, nie jest w stanie wprowadzić zmiany na Proof of Stake, co tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że to jest w ogóle niemożliwe, od tego zacznijmy, bo jeszcze się tego nikomu nie udało zrobić. Może się kiedyś uda. I niestety póki co Ethereum jest niewolnikiem swojego sukcesu, nie? Czyli bardzo wysokie opłaty transakcyjne, kolejne projekty, które tak naprawdę znowu dożynają ten sukces, bo próbują wprowadzać nowy kapitał, zniechęcają nowych użytkowników. To trochę to, co Bitcoin przeżywał jeszcze kilka lat temu, czyli ta właśnie nadmiar sukcesu, nie? Ale Bitcoin sobie poradził troszkę dzięki temu, że ochłodził się rynek, trochę dzięki temu, że pojawiła się nowa technologia jak Lightning Network, myślę. Ale to, co Ethereum na pewno czeka, to bym powiedział, że teraz czeka jest jeszcze korekta. Dlaczego tak uważam? Ponieważ pompa
zawsze prowadzi do dysalokacji kapitału. Kapitał był źle alokowany przez inwestorów. Chociażby Luna to pokazuje, że kapitał sypał się na głowę wszystkim, którzy chcieli cokolwiek robić w tej branży i z kartką papieru mogli dostawać pieniądze. Już wskazuje i na to wskazuje też ilość wszystkich rug puli w NFT i tak dalej. Cała branża NFT na to wskazuje tak naprawdę dysalokację kapitału. A najlepsze na właśnie dysalokacji kapitału jest załamanie rynkowe. Odejście, wyczyszczenie, odejście wody, odpływ, żeby sprawdzić, jak to Rafał by powiedział Zaorski, kto pływa bez kąpielówek. No i to ma miejsce. I myślę, że to jest przede wszystkim okres, kiedy należy akumulować Bitcoina, Ether czy ciekawsze projekty na Ethereum. A co z Proof of Work? Nie masz tutaj jakichś takich kwestii związanych z... czy też myśli, czy też jakichś rozważań dotyczących jego szkodliwości dla środowiska? Proof of Work jest w ogóle jednym z największych osiągnięć ludzkości. Po pierwsze. Po drugie, to co budujemy w oparciu o Bitcoina i Proof of Work, to ma znaczenie historyczne, geopolityczne, to ma znaczenie w ogóle ewolucyjne jeszcze. Wpłynie na ewolucję człowieka. Już wpływa i nie, wiesz, ktoś, kto walczy z Proof of Work, nie rozumie, z czym walczy, bo nie da się tego wyłączyć. I chociażby to, że Chiny, które zakazały kopania Bitcoina, okazuje się, że w dniu dzisiejszym 22% mocy obliczeniowej Bitcoina jest w Chinach, gdzie kopanie Bitcoina jest zakazane. Się nagle okazuje, że najbardziej opresyjny rząd, najbardziej totalitarny rząd na świecie, może nie najbardziej, bo tam, ale to nie jest żadna konkurencja, w której się należy ścigać, prawda? Ale powiedzmy, rząd, gdzie mamy bardzo duży stopień kontroli obywateli, gdzie mamy działający na dużą skalę system oceny obywateli, prawda? Sztuczną inteligencję, która patrzy, gdzie ludzie chodzą, czy przychodzą na zielonym, czerwonym świetle, to okazuje się, że nawet taki orwellowski rząd nie jest w stanie wyplenić używania Bitcoina w swoim kraju, ani kopania Bitcoina. 20% mocy obliczeniowej, przecież to jest kilkanaście elektrowni węglowych przecież, nie? No to co, Chiny tego nie widzą? To jest pod ziemią gdzieś zamaskowane? No to jest zadziwiające. No więc nie da się pokonać Bitcoina od tej strony. Nie. Argumenty, że to jest nieekologiczne, są w ogóle zupełnie wzięte z czapy i jak wiemy są finansowane przez m.in. twórców XRP czy jakichś innych ludzi, którym na tym zależy. Więc to wszystko jest tak naprawdę polityka. A sam ExxonMobil, jedna z największych korporacji na świecie, udowadnia, że przecież potrzebne jest kopanie bitcoinów, bo to zwiększa rentowność, obniża ilość emisji metanu do atmosfery i tak dalej. Także tu jest proof of work. Powinien zostać, musi zostać i zostanie i nie potrzebujemy więcej, to też myślę warto zaznaczyć, nie potrzebujemy więcej łańcuchów czy kryptowalut opartych na proof of work. Także Ethereum może zmienić na proof of stake, nawet wypadałoby, bo potrzebny jest tylko jeden w oparciu o proof of work. Takie jest moje zdanie. To jeszcze na koniec, panie, jakie projekty planujesz teraz? Czy masz jakieś nowe pomysły na to, jak zarabiać w świecie krypto? Wiesz co, no ja cały czas już, ile to będzie, no już prawie 5 lat, cały czas jestem za tym, żeby tokenizować ludzi. Myślę, że era tokenów społecznościowych nadchodzi. Zresztą widać to po DAO, potem co się dzieje w tej branży DAO, co się dzieje w branży NFT. I dalej pracuję nad rozwojem aplikacji, w tym przypadku Sapiensy, taka aplikacja, połączenie OnlyFans, Instagrama i Binance'a, to tak mówię, lubię tak powiedzieć, co prawda za mało tam jest ładnych dziewczyn jeszcze, bo to zawsze działa korzystnie na pozyskiwaniu użytkowników, ale to co robimy, to chcemy każdemu człowiekowi na ziemi, który buduje wartość w postaci treści, kontentu, umożliwić używanie platformy, która już działa, można ściągnąć ją na Androida, na iPhone'a, gdzie można w łatwy sposób stworzyć swój token i nadać mu wartość poprzez budowę społeczności i tworzenie treści. Bardzo dziękuję. Super, dzięki wielkie za zaproszenie.